A to taki krótki filmik dotyczący samochodów i nie tylko. Mianowicie, jak już wspominałem, w Hiszpanii warto mieć jakiś tam samochód jednak na hiszpańskich tablicach. Powiem wam taki pomysł, na jaki wpadł tutaj właściciel tej firmy. On od wielu lat sprowadza polizingowe samochody, głównie Peugeoty i Renówki. One mają po 2 lata, po 70-100 tysięcy przebiegu i robi wszystkie, maluje, mimo że nie mają nawet jednej ryski, i sprzedaje je na zasadzie 2 lata gwarancji na wszystko, że nawet fabryka nie daje takiej gwarancji, i 5 lat na serwis. Podjeżdżam gratis, cokolwiek się stanie, samochód zastępczy. Ten samochód nie jest tani, bo kosztuje tam 8-9 tysięcy euro, ma 2 lata, ale nie martwimy się w ogóle przez 2 lata o nic, totalnie o nic, sobie po prostu korzystamy. To tylko taki jeden z pomysłów, to jest Furgogandia się nazywa. A jeśli chodzi o polskie samochody, to jak już wam mówiłem, że tutaj tak nie wnikają jak w Anglii, że nie ma podglądu przez kamery na to, że dany samochód jest tutaj już dłużej niż pół roku i go nam zabiorą, ale zaczynają przyglądać się samochodom, które stoją przy głównych ulicach. Czyli jeżeli będziemy mieli samochód gdzieś na jakimś parkingu głównym, to może nam zniknąć, co ostatnio miało miejsce z moim znajomym, a jakiś parking boczny, piaskowy w jakiejś tam dzielnicy miasta, to lepiej tam taki samochód sobie przestawić. No i z czasem pomyśleć jednak o hiszpańskich tablicach, ale do tego czasu można troszeczkę nagiąć. Niektórzy tu mają po 2, 3, 4 lata, ale to jest wszystko do przypadkowej kontroli, bo jak sprawdzą i zobaczą, że mamy kartę rezydenta, że tu mieszkamy, czy w systemie będzie, że ten samochód już był gdzieś notowany kilka razy na terenie Hiszpanii, no to może być jednak problem. Także tyle jeśli chodzi o samochodziki. Pozdrawiam i będę teraz na bieżąco robił filmy i wracamy też do nieruchomości.